Czy uważasz się za największego fana rodziny ze Springfield? Jeśli tak, to na pewno wiesz, jakiego rodzaju stworzeniem jest Quijibo lub kto próbował zamordować pana Burnsa, ponieważ to wiedza dla początkujących. Ale jeśli naprawdę chcesz poczuć wyzwanie i sprawdzić swoją wiedzę na temat Simpsonów, obejrzyj nasz filmik do końca. Obecnie powstaje ogromna ilość seriali telewizyjnych poruszających wszystkie możliwe tematy. Ale jest też specjalna, animowana produkcja, która nawiasem mówiąc jest najdłużej wyświetlaną serią, ponieważ udało jej się utrzymać na antenie przez ponad 3 dekady. Mówimy oczywiście o rodzinie żółtych postaci, znanych, kochanych i zadziornych Simpsonach, którzy po raz pierwszy pojawili się na ekranie 17 grudnia 1987 roku. Serial jest więc znacznie starszy od milionów jego fanów. Czy jesteś wśród nich? Niewiele osób wie, że program, którego bohaterowie zostali stworzeni przez Matta Groeninga jako szybki sposób na wyjście z długów, miał nieco skomplikowane początki, ponieważ nie od razu przypadł wszystkim do gustu. Wielu od samego początku krytykowało serial, mówiąc, że wywiera zły wpływ na dzieci, które go oglądają. Ale kto mógł w ogóle pomyśleć, że to produkcja dla dzieci? Gorzkie historie, ostry humor i skomplikowane problemy są zdecydowanie bardziej zrozumiałe dla dorosłej publiczności. Ale produkcja ma wielu przeciwników do dziś. Jednak o zaskoczeniu wszystkich, nawet samych twórców tego słynnego serialu animowanego, produkcja stała się ogromnym hitem, a publiczność dość szybko zaczęła utożsamiać się z przedstawionymi historiami. Zresztą trzeba przyznać, że Simpsonowie są doskonałym przykładem satyry na amerykańskie społeczeństwo klasy średniej, chociaż ich humor i zabawne sytuacje mogą się odnosić także do fanów z innych szerokości geograficznych. Dlatego międzynarodowy sukces liczy już 30 sezonów. Jedną z najbardziej zabawnych części serialu jest to, że setki znanych celebrytów było portretowanych w serii lub użyczało głosu różnym postaciom. Chyba najgłośniejsza stała się sprawa bohatera Leona Kompowskiego, pacjenta szpitala psychiatrycznego, który w jednym z odcinków mówi i zachowuje się jak Michael Jackson. Wielu zastanawiało się, czy to faktycznie król popu dubbingował postać i dopiero niedawno rozwiano nasze wątpliwości, kiedy sam Groening powiedział, że bohater naprawdę mówił głosem wspaniałego Jacksona. Oczywiście gościnne pojawienie się w słynnej serii to przywilej i dobry zarobek. Aby uzmysłowić Wam, dlaczego się to opłaca, powiemy co nieco o liczbach. Do 1998 roku aktorzy dubbingujący animowane postacie zarabiali 30 tysięcy dolarów za odcinek. Następnie otrzymali soczyste podwyżki, które znacznie zasiliły ich konta, bo do 2004 roku zarabiali już 125 tysięcy za epizod. A co było później? Przez kolejne lata program odnosił solidne sukcesy w telewizji, więc niektórym z jego głównych aktorów udało się wynegocjować do 400 tysięcy dolarów za emisję. Dlatego też Fox, który posiada prawa do serii aż do 2082 roku, postanowił obniżyć koszty produkcji programu i zmniejszyć wynagrodzenie aktorów o 45%. Jak możemy podejrzewać, spowodowało to spory prawne. Jeśli jeszcze nie zaskoczyliśmy cię tymi informacjami o programie, na pewno zrobią to następujące fakty. Czy wiesz, że imię Bart to anagram słowa brat? Czy wiesz, że 17 odcinek 5 sezonu, w którym Bart wygrywa słonia, zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, kiedy to uczestnik programu Price is Right wybrał prawdziwego słonia zamiast oferowane 4000 dolarów? Inne interesujące ciekawostki, o których musimy wspomnieć, to fakt, że teoria Homera przedstawiona w jednym z odcinków, że wszechświat ma kształt pączka, jest według niektórych kosmologów w pewnym stopniu słuszna. Albo że jedyną postacią w serii z 5 palcami jest Bóg, bo reszta ma tylko 4. Albo że wybitny kompozytor Dan Elfman stworzył kultowy motyw z początku i końca serii w zaledwie 2 dni w 1989 roku. I czy wiesz, że zajmie ci około 8,5 dnia, aby zobaczyć wszystkie epizody naraz, oczywiście bez reklam i bez snu. Nie wspominając już o ogromnej ilości proroctw w serii, przepowiedni, które spełniły się w rzeczywistości, ale to już materiał na kolejne wideo. Jak widać, to seria to temat, o którym moglibyśmy rozmawiać godzinami, więc na pewno będziemy musieli podzielić go na kilka filmików. Może jest jakiś motyw, o którym chciałbyś, abyśmy powiedzieli? Którego z tych faktów o Simpsonach nie znałeś? Czekamy na Wasze opinie. Do następnego razu.